Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosz Tor i zapraszam was na moją analizę gameplaya, trailera z GTA V, który miał miejsce niedawno, bo dokładnie wczoraj, 9 lipca 2013. I chciałbym tutaj kilka właśnie uwag swoich trącić co do tego gameplaya. No i zobaczymy, co nam się uda wychwycić. Także zaczynajmy. Zatrzymajmy może się przy tym samym początku, gdzie mamy widok na szeroką ulicę, a w oddali widać jakieś duże, duże wieżowce. Widać, że jest to albo późna, albo wczesna pora dnia. Ciężko tak naprawdę stwierdzić. I co tutaj się rzuca w oczy? Rockstar mówiło, że naprawdę teren, po którym przyjdzie nam działać, będzie naprawdę duży. No i troszeczkę obawiałem się, jak to rozwiążą pod względem optymalizacji, czy to wszystko będzie, czy to będzie wszystko dobrze działało. No i tak jak się spodziewałem, widzimy, że widać dosyć daleko auta, praktycznie do samej mgły i właśnie o tą mgłę się tutaj rozchodzi. Widać, że Rockstar raczej zastosowało, kurczę, ten taki myk, aby część budynku, które są w oddali, po prostu zasłonić takim dymem. Nie wydaje mi się, żeby ta mgła, znaczy w sumie mgła, a nie dym, żeby ta mgła była spowodowana tą konkretną porą dnia, bo jest w tym trailerze kilka ujęć z różnych pór dnia i ta mgła również występuje. Zatem wydaje mi się, że jest to po prostu taki zabieg, aby móc wyświetlić, powiedzmy, dosyć dobrą grafikę. Ale co cieszy oko, no to to, że faktycznie z tej odległości widać na przykład ludzi koło tej niebieskiej budki po lewej stronie oraz auta. Auta, które jeżdżą. W GTA 4 raczej z odległości byśmy już nie zobaczyli tych aut, które mamy tam w oddali za światłami, za skrzyżowaniem. Zatem to jest oczywiście na plus. Jedziemy dalej. Zaczynamy się tutaj ponownie. Mamy widok z góry, z dość dużego piętra, z samej właśnie z dużej wysokości na jakimś wieżowcu i na dole również widać wszystkie auta, które normalnie sobie jeżdżą, także to też jest oczywiście na plus. Ale już jeśli spojrzymy na przykład na budynki, to zobaczymy, że one nie są jakiejś wysokiej jakości, tekstury są słabe, rozmazane, no ale nie ma się czemu dziwić, bo jednak konsole starej generacji by tego nie udźwignęły. Ja mam tylko nadzieję, że to co widzimy właśnie na tym gameplayu o trailerze będzie normalnie działać bez żadnych zacięć, nawet przy największej zadymie, bo niestety GTA 4 miało problemy z takimi momentami i to czasami po prostu frustrowało. Także jedziemy dalej. Ok, kolejne ujęcie, tym razem spod wody. Tutaj jak widać, Rockstar już o tym wspominało, będziemy mogli podróżować nawet pod wodą, będziemy mogli używać akwelunku, całego w sumie ekwipunku do nurkowania i będziemy mogli zwiedzać właśnie podwodne tereny. Bardzo świetny pomysł, naprawdę wydaje mi się, że jest trafny. Będzie wiele więcej rzeczy do zwiedzania, no i w sumie ponownie mamy nowy krajobraz do zwiedzenia, tak? Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, czy to będą jakieś minigierki, czy faktycznie będziemy mogli w każdej chwili, powiedzmy, zanurkować sobie do wody i sobie tam pozwiedzać. Także to by było to. Przewijamy dalej. Ok, to co mi się naprawdę podoba w tym trailerze, to krajobrazy tych podmiejskich terenów. Górzystych i nie tylko. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Wszystkie góry, które są tutaj pokazane, naprawdę zachęcają do tego, aby te miejsca tam właśnie odwiedzić. Ciekawe, czy miejsca, które widzimy w grze,
możemy wszystkie właśnie zobaczyć na żywo, znaczy czy możemy się na nie wspiąć lub skoczyć na spadochronie, czy jednak nie bardzo i są to po prostu atrapy, ale wydaje mi się, że Rockstar raczej wybierze tą pierwszą opcję i będziemy mogli do każdego miejsca dotrzeć. No i co? Tutaj mamy jeszcze jakiś pseudo-obóz kempingowy, ale tak naprawdę są to po prostu domy mieszkalne jakichś tam biedaków na rozdrożu. Prawdopodobnie w tych rejonach będzie się kręcił Trevor. Tak, Trevor. No i tyle. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, ponowne ujęcie. Tutaj mamy jakiś samolocik razem z wodą, która wydaje mi się, że naprawdę świetnie wygląda, szczególnie o określonej porze dnia. Zresztą zaraz to powinniśmy chyba zobaczyć. No i znowu ujęcie takich pagórków. O, właśnie, w tym momencie zatrzymajmy, zobaczmy, jak właśnie pięknie się odbija kurcze światło słoneczne od tafli wody. Naprawdę robi to wrażenie. I zatrzymajmy ponownie to, o czym wspominałem. Kolejna, może troszeczkę inna pora dnia, tym razem widać, że to jest niemalże południe, może popołudnie. Słońce jest dosyć wysoko, a mgłę i tak widzimy. Oczywiście można byłoby się przyczepić, że to jest, nie wiem, jakaś burza piaskowa, która będzie występować w grze, ale wydaje mi się, że jednak Rockstar po prostu zastosowało taki trik z mgłą, że jednak te dalsze tereny nie będą aż tak bardzo widoczne. Chociaż pomimo tego, że tam mgła występuje, widać, że ten teren jednak jest dosyć duży. Ok, jak widzimy, mamy tutaj też łodzie wodne, czyli tak naprawdę nic nowego, ale na pewno te pojazdy również wystąpią w GTA. Tu mamy jakiś most, w oddali znowu wzgórza, naprawdę wszystko fajnie się tutaj prezentuje. Jeszcze dodam to, że Rockstar mówiło o tym, że woda będzie miała własną fizykę, więc przy różnej pogodzie będzie się różnie tafla wody zachowywać. Zatem wydaje mi się, że to będzie niezły feature. A sprawling satirical Okej, teraz mamy nocne miasto. Niestety tutaj w sumie to nie wygląda aż tak dobrze. Zobaczcie, że te wszystkie billboardy, czy nawet jakieś, czy nawet te wszystkie wieżowce, biurowce i tak dalej, no mają bardzo słabą teksturę nałożoną. Zobaczcie, że te okna są rozmyte, one nie są, powiedzmy, nie wyglądają tak, jakby było, tak jakby to okno było każde z osobna zrobione, tylko jakby jedna warstwa jakaś tekstury nałożona. Podobnie jest właśnie z billboardami, które tutaj, jak widzicie, są lekko rozmyte. No ale cóż, no, nie możemy tutaj zbyt wiele wymagać. To samo na ulicy. Zobaczcie, spójrzcie na drogę, która też jakoś świetnie nie wygląda. No ale nie ma się czemu dziwić, tak jak wspominałem. Okej, jedziemy dalej. Dobra, ponowne zastopowanie. Tutaj widzicie, mamy jakąś chyba dzielnicę bogaczy. Tutaj widzimy jakąś osobę, która sobie biega przez pomost. Tutaj widzimy łódkę. No i w oddali miasto. I tak jak wspominałem, znowu jest tam ta lekka mgła. Więc tutaj jednak nic się w tej kwestii nie zmieniło. Ale przy okazji widzimy bardzo fajny widoczek. O, właśnie. To mi naprawdę urzekło i zapadło w pamięci. Zobaczcie, jak ta góra, kurczę, pięknie wygląda, naprawdę, no świetnie, po prostu tak mi się to spodobało. Zobaczcie, że jeszcze na samym szczycie jest jakaś buda chyba, pewnie Trevor tam, kurczę, urządza sobie skoki z jakieś spadochronowe czy coś. No nie wiem, ale założę się, że tutaj mamy chyba jakieś drogi, ścieżki wytoczone, więc chyba będzie można nawet tutaj wjechać, jakiegoś downhilla może zrobić i tak dalej, także naprawdę świetnie, świetnie to wygląda. Okej, teraz w tym momencie widzimy pod mostem rozłożyli się biedacy. Naprawdę, jeśli to będzie tak wyglądać, to jestem pod wielkim wrażeniem. Jeśli spotkamy właśnie takie różne dzielnice i będzie tam widać, że istnieje takie jakby osobne, odrębne życie, to naprawdę jestem pełen podziwu, jak Rockstar to świetnie właśnie zaaranżował. Jedziemy dalej.
Bay, an untouched wilderness. Okej, jesteśmy przy zwierzętach. Raczej nie można było się dziwić temu, że pojawią się zwierzęta w nowym GTA, ponieważ ostatnia gra taka. Może inaczej. Ostatnią grą, w której pojawiły się zwierzęta, było Red Dead Redemption i tam faktycznie wszystko fajnie wyglądało i im się to udało, dlatego wydaje mi się, że wprowadzenie zwierząt do GTA było po prostu zwykłą formalnością. Zatem nadejdą oczywiście jakieś polowania. O, zobaczcie na przykład tutaj troszeczkę inne zachowanie wody. Jak widzimy, są teraz tutaj fale przy samym brzegu i naprawdę fajnie się to prezentuje. Teraz widzimy tutaj plażę i naprawdę z tej odległości widać dużą liczbę turystów, plażowiczów, więc naprawdę to fajnie wygląda. W oddali widzimy jakieś miasteczko. Teraz aż takiej mgły, kurczę, nie ma, ale w sumie i tak zbyt dużo tutaj nie widać. Troszeczkę to wygląda takie, to miejsce na takie opustoszałe z oddali, tak jakby tych budynków było mało. Nie wiem, czy to dlatego, że tych budynków nie widać z tej odległości, czy faktycznie tak to się prezentuje, ale no cóż, cały widok naprawdę robi wrażenie, szczególnie woda. Beaches and backwoods. I znowu mamy bezdroża. Kurczę, no spójrzcie, jaki to jest piękny widok. Szczególnie ten strumyk, który sobie tutaj płynie, czy tam rzeczka. Wokół skały. Tutaj widzę, że jakiś zjazd na quadach można sobie jeździć. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to się prezentuje. Już nie mogę się doczekać, jak będą jakieś wyścigi na quadach czy na rowerach. I będziemy się ścigać właśnie przy takich wąskich offroadach. Jedziemy dalej. The sublime and the ridiculous. Greed and hypocrisy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? So what are we doing here? We're working, amigo. For the first time, the game features not one, but three would-be heroes. Zatrzymam się na chwilę jeszcze przypomnienie dla tych, którzy nie śledzą informacji o GTA 5, chociaż wydaje mi się, że raczej wszyscy na tą grę czekają i każdy jakiś smaczek wyłapują. Ale w gwoli ścisłości tutaj właśnie powiem, że w grze będziemy sterować trzema postaciami. Oczywiście nie naraz, ale będziemy mogli się na nich przełączać i tutaj jest po prostu przedstawienie ich w tej grze, jak oni właśnie tutaj działają, ich zachowania, upodobania i w jakich dzielnicach się tutaj poruszają. Michael, a once successful bank robber and now less successful family man. You know, you're a real asshole. What did you just say to me? Stop it! You're ruining my yoga. Franklin, a hungry street hustler convinced he's surrounded by more. Okej, zatrzymajmy się w tym momencie. Pierwsze, co na mnie zrobiło wrażenie, to to graffiti, które jest naprawdę bardzo wyraźne. Wydaje mi się, że troszeczkę odstaje od reszty graficznie. Spójrzmy chociażby na ten budynek z tyłu, gdzie jest napisane sell renta, czyli chyba na wypożyczenie, czy coś takiego. I naprawdę wydaje mi się, że te graffiti, kurczę, lepiej wygląda niż reszta. Ale kurczę, no nie wiem, to w sumie tylko takie wrażenie mi tutaj robi, ale mniejsza o to. Spójrzmy, że za Franklinem idzie pies, czyli prawdopodobnie będziemy mogli mieć swojego peta, ale wydaje mi się, że tylko Franklin będzie miał taką umiejętność i pewnie będziemy mogli go używać, nie wiem, na przykład jakąś na przykład akcję zrobić, żeby on odwrócił uwagę jakichś wrogów, my gdzieś tam przemkniemy albo od tyłu wejdziemy, więc to jest to. No i tyle. A, jeszcze spójrzmy, że jest tutaj rower, czyli prawdopodobnie powrócą rowery. Znaczy prawdopodobnie już na pewno to jest wiadome, że powrócą rowery, ale tutaj mamy tego potwierdzenie. Morons. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. And then there's Trevor. The less said about him, the better. Introducing three lead characters transforms both the narrative into one interwoven story and the structure of individual missions.
Players can cut between vantage points. Yeah, I can use a little backup here. And from one high on. Okej, w tym momencie możemy właśnie zobaczyć działanie przyłączenia się pomiędzy postaciami w trakcie misji. Zobaczymy, jak to właśnie teraz wszystko tutaj działa. Tutaj bardzo płynnie można się przełączyć na inną postać i na przykład wykonać jakiś inny manewr, tak? Tym razem Michael wbił się przez okno i trzyma zakładnika. Gdzieś za nim jest snajper, czyli Franklin, na którego się zaraz przełączymy i on będzie właśnie zabijał resztę sprawców. A Trevor pilotuje samolot i on właśnie trzyma Michaela, żeby gdzieś tam nie spadł. Jeszcze dodam tutaj, że naprawdę czuję, że będzie takich dużo akcji podobnych do Maxa Payne'a, gdzie te przejścia pomiędzy właśnie cutscenką a grą będą bardzo płynne i naprawdę umili nam to wykonywanie misji i będzie to bardzo dynamiczne. Także zobaczmy, jak to wygląda. Okej, jak widzieliśmy, przełączyliśmy się na Franklina i Franklin sprzątnął dwie osoby. Teraz ponownie zostaniemy przełączeni, ale zanim to spójrzmy na to, co wyświetliło się w prawym górnym rogu, w prawym dolnym rogu nad postaciami. Tutaj mamy widać umiejętności każdego gracza, czy raczej jego statystyki i od góry mamy jakiś specjał, czyli prawdopodobnie jest to, co Rockstar zapowiadało. Czyli specjalna umiejętność danego gracza. Stamina, czyli wytrzymałość. Shooting, czyli strzelanie. Umiejętność strzelania. Strength, czyli siła. Stealth, czyli jest to odpowiedzialne za... jak to powiedzieć? No jak cicho gdzieś tam przemkniemy. Tak mniej więcej, no. Nie mogę teraz sobie przypomnieć jakiegoś słowa, kurczę, na szybko. Dobra, flying, czyli latanie, driving, czyli jeżdżenie i lung capacity, to jest pojemność płuc. Dobra, jedziemy. Get us out of here! Roger that! This helps to give missions new levels of diversity and intensity. Okej, teraz będą pokazane sytuacje, w których możemy zastać naszych bohaterów po przyłączeniu się na nich w dowolnym momencie. I Rockstar zapowiadało to, że po przyłączeniu się na danego bohatera zastaniemy go w bardzo przeróżnych sytuacjach. Ciekawe, czy te sytuacje będą się powtarzać, czy jednak nie. I teraz na przykład mamy pokazane, co robił Franklin. Później zobaczymy, co będzie robił Michael i na końcu Trevor. Także zobaczmy, jak to się prezentuje. A przy okazji podziwiajcie naprawdę ładne widoki. When not on a mission, the use of three lead characters also allow for a touch of voyeurism. As you can drop in at any moment and find out what your new friends have been up to as they go about their days. Jeez, Pop, too much more of that and maybe I won't be dead by 35. The world is not only huge. Zatrzymamy się już na chwilę, popatrzmy naprawdę, zwróćcie uwagę, jak wyglądają pięknie te skały w oddali. Naprawdę jest na czym zawiesić oko. Okej, teraz mamy pokazany tuning out. Jak możemy zobaczyć, możemy naprawdę bardzo, bardzo wiele opcji tutaj zmieniać i będziemy na co mieli kasy wydawać. Jeszcze w lewym dolnym rogu zobaczcie, że auto ma 4 parametry, czyli maksymalna prędkość, przyspieszenie, hamulce i kontrola trakcji. Także tak to się tutaj prezentuje. Także jedźmy dalej. Oczywiście powrócą sklepy z ubraniami, będziemy mogli przyozdobić naszego bohatera. Sports to play. Tutaj mamy
pokazanych kilka minigierek, które będziemy mogli właśnie sobie uruchomić podczas gry w wolnym czasie. Mam nadzieję, że one będą dopracowane i będą naprawdę nam umilać czas i będzie można do nich często wracać. Nirvana's to pursue, oceans to dive, animals to spot, hunt and be hunted by, freaks to watch, meet and befriend. Now get the hell out of here! Bounties to hunt, and on and on. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? Somewhere stuck between joyful and peachy. There's also been a huge focus on mechanics in the game. Okej, tutaj możemy zobaczyć, że system strzelania i osłon jest bardzo podobny do tego z GTA 4. Jednak wydaje mi się, że tutaj strzelanie bardziej będzie troszeczkę podobne do Max Payne'a 3, bo tam naprawdę bardzo przyjemnie się to robiło, czyli zabijało po prostu wrogów. No i ten system, mam nadzieję, że nie zostanie zmieniony, bo naprawdę tam przyjął się świetnie. Teraz jeszcze zatrzymamy się na chwilę na tym obrazku. Spójrzmy na Hada. W lewym dolnym rogu mamy mapkę, która pokazuje nam wrogów i pod spodem zielony pasek informuje nas o życiu. Ten żółty to jest pewnie jakiś specjał, a ten po środku to jest może wytrzymałość, tak mi się wydaje. Albo armor. Tego do końca jeszcze nie wiem. Jedziemy dalej. To make every aspect as fun and fluid as it is broad. Okej, tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda jedna ze splów. No jak widać, prezentuje się dosyć ciekawie, chociaż powiedzmy, że nie ma jakiegoś większego szału. Wcześniej jeszcze widzieliśmy wybór broni, jest on okrągły, taki kołowy. Jest to bardzo podobny system do tego, który był w Max Payne 3 i Red Dead Redemption, czyli jak gdyś Rockstar nie rezygnuje ze swoich już wcześniej wymyślonych dobrych pomysłów. I bardzo dobrze. Okej, teraz mam jakieś nocne pościgi i powiem wam, że w tym momencie naprawdę robi to wrażenie. Tak jak poprzednia stop klatka w ciemnościach, znaczy w nocnym świetle nie robiła na mnie wrażenia, tak pościgi naprawdę fajnie tutaj się prezentują, szczególnie jak gdzieś wokół migają jakieś inne kolorowe światła. Naprawdę bardzo, bardzo przyjazne jest to dla oka. Thing from driving and shooting to tennis and bike riding. Feels fun and responsive. However, alongside all of this leisure, people also have to take care of business. For all their pretensions, these men are dangerous thieves. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack. To survive, they have to set up and pull off a series of... Tutaj widzimy, że jest przygotowana jakaś akcja i rozwalił się murek. Ciekawe, czy jest to po prostu oskryptowana scenka, czy faktycznie niektóre takie elementy będziemy mogli bez problemu zniszczyć. Tego się najprawdopodobniej dowiemy dopiero podczas grania. Okej, tutaj mamy przygotowanie naszego planu włamaniowego. Rockstar zapowiadało, że właśnie rabowanie banków i innych instytucji będziemy zgrabnie przygotowywać, czyli będziemy mogli sobie wybrać albo wejść z hukiem, albo po cichu, bez żadnego szumu. Także tutaj zaprezentują właśnie nam dwa takie modele. I zobaczmy, jak to tutaj wygląda. The player sets these up themselves, then decides how they execute them and with whom. There's two ways I see of doing this. We go in smart. Let's go. Or we go in loud and dumb. Let's go. Ladies and gentlemen, this is your moment. Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. After the take is divided, you decide what to spend your money on. Jeszcze powróćmy chwilę do udekorowania naszej postaci i jak widzimy wrócą również tatuaże oprócz jakichś ubrań, także widzimy tutaj Trevora ładnie twórca przeozdabia jakimiś śmiesznymi tatuażami. From sensible investments like tattoos and fast cars to risky ventures like... Kolejna nowość, która się pojawi, to będziemy mogli grać na giełdzie i prawdopodobnie zarabiać, jak i również tracić pieniądze, a także będziemy mogli kupować nieruchomości, w których będziemy mogli później prawdopodobnie mieszkać. Stocks and Los Santos real estate. And then there's Grand Theft Auto Online.
which we will show you properly soon. I na koniec mamy zapowiedziany multiplayer, który Rockstar nazwał GTA Online. I oczywiście spójrzmy na ten widok przy zachodzącym słońcu, naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Także ogólnie GTA jak zwykle nas prawdopodobnie zachwyci. Już nie mogę się doczekać, kiedy to wyjdzie. Mam nadzieję, że wy również. Oczywiście jeszcze dodatkowy plus GTA będzie to, że cutscenki będą naprawdę świetnie zrealizowane, zresztą mogliście to zauważyć. Nie chciałem zatrzymywać się przy każdej takiej wstawce, dlatego wolałem to powiedzieć na koniec. Także dzięki serdecznie za oglądanie, to była moja analiza najnowszego trailera gameplaya z GTA 5. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, no to zachęcam was do zostawienia oceny i komentarza, jakie są wasze wrażenia. Trzymajcie się, hej!